Wynagrodzenia samorządowców w górę, a dla mieszkańców wyższe podatki. Wszystko to zaplanowane jest w programie sesji Rady Miejskiej Leszna, która odbędzie się 30 listopada. Projekt uchwały o podwyżkach wynagrodzeń przygotował Tomasz Malepszy, przewodniczący Rady. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej radni będą głosować nad podwyższeniem pensji prezydenta Leszna i podwyższeniem swoich diet. Jednocześnie w programie sesji znajdzie się projekt uchwały podwyższającej podatki od nieruchomości. Podwyżki podatków za metr kwadratowy wyniosą od kilku do kilkunastu groszy. Miasto szacuje, że dzięki podwyższonym podatkom od mieszkańców do budżetu wpłynie ponad 1 600 000 zł. Znacznie wzrośnie wynagrodzenie prezydenta Leszna, które obowiązywało od 2018 roku. W skład pensji prezydenta wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, które wzrośnie z 5 000 do ponad 9 600 zł. Dodatek funkcyjny wzrost z 2100 do 3105. Dodatek za wysługę lat z 1000 zł na 1938 zł oraz dodatek specjalny z 2840 zł na 3839. Jeśli radni przyjmą uchwałę, pensja prezydenta Łukasza Borowiaka wzrośnie miesięcznie o ponad 7000 zł brutto z prawie 11000 na ponad 18000 zł. Także diety radnych Rady Miejskiej Leszna mają pójść w górę. Jak informuje Justyna Pełszyk, kierująca Biurem Rady Miejskiej Leszna, kwota bazowa wyliczeń wynagrodzeń radnych wynosi 1789,42 zł. Na wynagrodzenie radnych składa się część stała z tytułu sprawowania przez nich mandatu oraz diety za udział w pracach komisji i sesjach, które oscylują między 70 a 100 zł, w zależności od funkcji. Obecnie stałe wynagrodzenie miesięczne przewodniczącego Rady Miejskiej wynosi 1789 zł, wzrośnie o 268 zł. W przypadku wiceprzewodniczących obecnie to 1342 zł, wzrost o 268 zł, a w przypadku radnych wzrost z 895 zł do 1162 zł miesięcznie. Czy zastawienie tych trzech uchwał jest fortunne, szczególnie w czasach, gdy przeciętnemu mieszkańcowi Leszna żyje się gorzej z powodu pandemii, kryzysu inflacyjnego i co za tym idzie, stale rosnących cen, wizerunkowo chyba nie najlepsze.